Cześć, tu Karolina, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale w inspiracjach miesiąca, w inspiracjach lipca i powiem Wam, że myślałam, że nie mam dla Was za bardzo ciekawych polecajek w tym miesiącu. Przysiadłam do mojej listy, którą zawsze robię, do tej listy rzeczy, które zbieram przez cały miesiąc i mówię, kurczę, rzeczywiście, wydaje mi się, że tego jest mało, więc no dobra. Zaczęłam to wszystko numerować i wyszło, że mam dla Was ponad 10 rzeczy, więc ja nie wiem, o co mi chodziło. W każdym razie, jak zawsze, będę się pewnie bardzo rozgadywać nad każdym z podpunktów, więc zaczynam. U mnie, jak zawsze, zaczynamy od kosmetyków, od urody. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o cudownym balsamie do ciała. Jest to balsam firmy Mokosz, jest to wspaniała, naturalna polska marka. Oczywiście cruelty free, roślinna i pakująca w szkło, także przyjazna środowisku i jest to balsam, który urzekł mnie swoim zapachem, formulacja też jest wspaniała i jest to, słuchajcie, wanilia z tymiankiem. No nie wiem, dla mnie jest to zapach z niebios, polecam całym sercem. Jeżeli szukacie balsamu, szukacie polskiej marki, taka, która odhacza wszystkie boksy, jeśli chodzi o moje wymagania, to polecam serdecznie. I druga rzecz z kategorii urody jest nieco bardziej przyziemna i jest to nić dentystyczna. Mówiłam o niej co prawda w moim filmie o wieczornej pielęgnacji, ale jest to wspaniała nić dentystyczna Jordana, którą dostaniecie w Rossmanie. Ja od dłuższego czasu szukałam jakiejś nici dentystycznej przyjaznej środowisku, także ta jest opakowana w kartonik i to opakowanie służy też za narzędzie do jej odrywania, także bez zbędnych dodatków, jeśli chodzi o właśnie opakowanie. I to opakowanie, ile razy jestem w stanie w ciągu minuty powiedzieć słowo opakowanie, sprawdźmy to, jest wykonane z kartoniku z recyklingu, także jest to naprawdę moim zdaniem super. I zanim przejdę, moi drodzy, do następnego działu, czyli do działu mody, chciałam Wam powiedzieć po raz pierwszy chyba na kanale oficjalnie, że ruszyła sprzedaż moich e-booków. Wrócił mój foodbook, czyli jest to e-book kulinarny, e-book z przepisami, który część z Was ma, a reszta może sobie zakupi. Jest to zbiór tych samych przepisów, tylko w nowej szacie graficznej, dostępny na moim sklepie. I drugi e-book są to holistyczne pozdrowienia, czyli e-book o mojej filozofii zdrowego stylu życia, w którym opowiadam moją historię i dzielę się z Wami moim podejściem do tego, co oznacza zdrowy styl życia. Jest tam dużo porad, ale też wniosków, które wyciągnęłam z rozmów z przeróżnymi ekspertami i jest to trochę taki kod, taka wskazówka, taka mapa do tego, jak poruszać się po świecie zdrowego życia. Także zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony i tylko do końca tego tygodnia, do niedzieli trwa promocja, turbo promocja, jakby wszystko jest w ekstra fajnych cenach, które są specjalnie przygotowane dla Was jakby na start tej sprzedaży przez ten pierwszy tydzień. Prawie zapomniałabym dodać, że mój e-book Holistyczne Pozdrowienia dostępny jest też w wersji audiobookowej. Czytam dla Was całą książkę i jest to taki długi podcast i na stronie znajdziecie te wszystkie produkty w różnych wariantach, w pakietach i wiadomo, jeżeli kupicie kilka naraz, to też ta cena będzie bardziej korzystna. Odsyłam Was na moją stronę karolinasobańska.com/sklep, żebyście sobie mogli wszystko obczaić, a ja wracam do inspiracji. Przechodzimy do działu mody i słuchajcie, zacznę od tego, co widzicie tutaj w tym miesiącu. Dostałam jakąś rekordową liczbę pytań na temat mojej biżuterii, ponieważ zmieniłam trochę swój anturaż biżuteryjny. Wszystko jest u mnie ostatnio złote i moje dwa naszyjniki to są moi dwaj faworyci tego miesiąca. Ta delikatna kolia, powiedzmy, o którą wszyscy pytają, jest z polskiej marki Patty Rose i bardzo, bardzo Wam polecam, jest po prostu przecudowna. Natomiast ten naszyjnik z ziemią to jest nowa kolekcja Apartu. I w temacie mody jeszcze jeden ulubieniec, o którym prawie zapomniałam, bo już tak często nosiłam te rzeczy, że w końcu stwierdziłam, dobra, czas troszeczkę sobie odpuścić, ale jest to sukienka, która naprawdę miałam na sobie najwięcej razy w tym miesiącu. Jest to coś, co zakładam przy każdej możliwej okazji. Kocham sukienki, bo one robią cały look. Jest to sukienka z Elementów. Mam ją w takim ciemno-zielonym kolorze, takim butelkowym i planuję ją sobie też kupić w wersji pomarańczowej, bo jest po prostu super. Jest wykonana z kupra i o ile się nie mylę, kupro jest to cudowny, przyjazny planecie surowiec, ponieważ jest on wytwarzany jakby z odpadów po produkcji bawełny. Także w ogóle zero waste'owy, no powiedzmy, nie taki zero waste'owy, ale zrównoważony wybór, moim zdaniem. Także polecam Wam z
serdecznie. Teraz moja ulubiona kategoria, o której ostatnio trochę zapominam, a mianowicie jest to kategoria jedzenie. Bo odkrycia jedzeniowe to bardzo ważna część mojego życia, ale trochę ją zaniedbuję właśnie w tej serii filmów, mam wrażenie, ostatnio. I chciałabym Wam polecić dla wszystkich osób, które są lub planują być w Warszawie, mam nadzieję, że jeszcze to będzie dostępne, moim odkryciem jest pizza kebab w Przyjemności. Przyjemność warszawska, wspaniałe miejsce, cudowna pizza w Warszawie, bardzo ją lubię generalnie. Natomiast ta sezonowa pizza jest czymś wspaniałym. Tam jest sos pomidorowy z mielonym sojowym. Jest tam marynowana, słuchajcie, cebula. Jest świeża mięta, jest sumak, jest świeża kolendra. I jest sos taki chipotle mayo. No, moim zdaniem to jest po prostu jakiś hit. Tam jest najlepsze ciasto w mieście, moim zdaniem. Ciasto na pizzę, taka pizza klasyczna napolitańska. Nie ma na nim, tak mi się wydaje, wegańskiego sera, bo też nie przepadam za dużą ilością wegańskiego sera na pizzy. Mocno on jest zawsze dominujący, także jeżeli macie okazję, to lećcie. I wiem, że Przyjemność też jest w Poznaniu i chyba w Trójmieście coś się otworzyło. Nie, zamknęło się, nieważne, w Poznaniu. Także nie wiem, czy tam też jest ta sezonowa pizza, ale polecam, polecam całym sercem. Dużo mam w tym miesiącu rzeczy z działu takiego telewizyjnego. Najpierw dwa filmy dokumentalne, wszystko jest Netflixowe. Pierwszy film to jest Hakowanie świata. Polecam, polecam Wam serdecznie. Jest to bardzo poważny film. Jakby to w ogóle skrócić. Generalnie jest o tym, w jaki sposób wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie, w których wygrał Trump, oraz kampania brexitowa zostały może nie tyle zmanipulowane, co kampania została przeprowadzona z użyciem danych wykupionych tudzież wykradzionych z mediów społecznościowych przez firmę Cambridge Analytica. Także jest to film, który przestrzega przed tym, w jaki sposób przez to, że my udostępniamy tak wiele swoich danych w internecie, jesteśmy ofiarami manipulacji i treści, które widzimy, są dostosowane do nas w taki sposób, że my jesteśmy w stanie być bardzo podatnymi na jakiś komunikat i nawet na zmianę zdania w jakimś temacie. No genialna sprawa, moim zdaniem ten film naprawdę polecam każdemu i otwiera oczy na ten duży problem, jakim jest bezpieczeństwo w sieci. Drugi film dokumentalny z Netflixa to jest film, który oglądałam powtórnie, po latach tak naprawdę, i jest to The Minimalist, czyli film o minimalizmie, o spokojniejszym życiu, o tym, że nadkonsumpcja trochę zniszczyła nasze społeczeństwo, dlaczego warto się zatrzymać, dlaczego warto zweryfikować to, co sprawia nam w życiu frajdę i dlaczego nie powinny być to rzeczy. Także polecam, polecam z całego serca. Natomiast jeżeli chodzi o seriale, to serial też troszkę w takim klimacie, to jest serial, który mnie bardzo zaskoczył. Jest to serial też dokumentalny, powiedzmy, jest to serial Down to Earth with Zac Efron. Nie pamiętam, jaka jest polska nazwa. Natomiast ja w pierwszej chwili, jak dowiedziałam się, że jest to program podróżniczy Zaca Efrona, pomyślałam sobie, nie dzięki, chociaż Netflix mi to polecał. Natomiast potem właśnie znajoma powiedziała, że to jest coś, co jeżeli podobało mi się życie w stylu Goop z Gwyneth Paltrow, to powinno mi się spodobać, ponieważ Zac Efron łączy siły ze swoim przyjacielem, który jest, nie pamiętam, jak on się nazywa, niestety Darren jakiś chyba, który jest w ogóle takim właśnie health freakiem i wellnessowym guru. I odwiedzają różne miejsca na świecie, które są pionierami w zrównoważonym rozwoju i bardziej uważnym życiu. Tutaj chodzi o odnawialne źródła energii, czy też o długowieczność, o dietę, o jakby zarządzanie zasobami wody. To na przykład w Paryżu jest odcinek, no bardzo ciekawe, każdy odcinek jest super fajny. No i duże zaskoczenie, że Zac Efron, tak komercyjna postać, tego typu materiały promuje, jest ich twarzą i że takie klimaty w ogóle go interesują. Myślę, że to jest super, że tak popularna osoba właśnie idzie w tym kierunku i inspiruje innych, także polecam. I ostatni serial, kochani, to jest serial, to jest takie troszkę kulinarne reality show, czego ja w ogóle nie lubię, więc nie zrażajcie się. To jest program, który poleciła Asia Okuniewska i to jest Crazy Delicious. To jest taki teleturniej, który polega na tym, że w każdym odcinku mamy trzech innych zawodników, pasjonatów
gotowania. Mamy zawsze tych samych trzech bogów, czyli jurorów. I słuchajcie, scenografia tego programu to jest istna, nie wiem, baśń. Po prostu wygląda to jak z bajki. Jest to przepiękne, kolorowe, owocowe. I chodzi generalnie o to, żeby jedzenie, które oni przygotowują, było jednocześnie przepyszne i szalone. Czyli to są tak niesamowite inwencje, rzeczy tak niewyobrażalnie kreatywne i zaskakujące, że dla mnie jest to prawdziwa uczta dla oka. Odcinki są krótkie i jednocześnie w ogóle nie jest to takie reality, że nikogo nie obchodzi, co robi w życiu prywatnym dany uczestnik, tylko jest to skupione na procesie kreacji ciekawych dań i zawsze są trzy konkurencje. Pierwsza to jest wykorzystanie jednego składnika, na przykład truskawki. Druga to jest reinwencja, przemienienie jakiegoś klasyka typu pizza albo tacosy. I ostatnie to jest jakaś uczta rzędu tort urodziny, nie, może nie tort urodzinowy, urodziny, piknik czy brunch. Także polecam Wam całym sercem, jeżeli jesteście foodiesami. I skoro jesteśmy jeszcze przy temacie jedzenia, to mała taka polecajka YouTube'owa, bo w sumie na Instagramie tej dziewczyny nie obserwuję. Czy obserwuję, ale nie jest to aż tak interesujące, bo jest to Elsa z kanału Elsa's Wholesome Life. Dawno nie miałam żadnych nowych inspiracji jedzeniowych, a Elsa jest Australijką, jest weganką, gotuje super rzeczy, robi fajne filmy i to taki lifestyle'owy po prostu polecacz mój, bo ona też wydała dużo książek kucharskich, także naprawdę zna się na gotowaniu i miłe dla oka jest to, co ona pokazuje po prostu. Wszystko jest naprawdę bardzo piękne i estetyczne. Słuchajcie, jeszcze chyba dwie rzeczy mi zostały. Tak, dużym ulubieńcem, dużą inspiracją w tym miesiącu były przecudowne warsztaty Mai Pozaramami i Kasi Ekes z malowania. Malowania naturalnymi farbami. Na warsztatach malowałyśmy farbami, które robiłyśmy same. Dodatkowo byłyśmy też uczestniczkami wykładu Mai odnośnie tego, jak natura jest przedstawiona w sztuce. Ja mam tutaj u siebie swoje, tutaj właśnie na nie patrzę, swoje obrazy. Nie sądziłam, że odkrywanie w sobie artysty, malarza będzie dla mnie tak niesamowitą przygodą. Była to dla mnie wspaniała forma medytacji. Ja po prostu zniknęłam. Autentycznie zniknęłam na godzinę pogrążona w tworzeniu. Także naprawdę zachęcam. Nie trzeba być jakoś specjalnie uzdolnionym. Nigdy nie uważałam, że mam specjalne talenty, jeśli chodzi o rysowanie czy malowanie, a wydaje mi się, że wyszło to całkiem fajnie. Chodzi o sam proces i każdemu może wyjść coś efektownego, to nie chodzi o jakieś skille, a bardziej o pomysł i o uczucia. Także nie wiem, dajcie znać, czy wy malujecie, czy w ogóle robicie jakieś takie kreatywne rzeczy, bo dla mnie to było fascynujące przeżycie i polecam, obserwujcie dziewczyny, bo one będą organizowały więcej takich warsztatów. Już wiem, że jeżdżą po Polsce, także jest, no dzieje się. I na samym końcu, kochani, wielkie ulubienie z tego miesiąca to moja pierwsza zagraniczna podróż w tych dziwnych czasach, w jakich żyjemy, czyli mój wyjazd do Wiednia. Zapraszam Was do mojego vloga. Podróże to wielki przywilej, coś, co brałam za pewnik przez tyle lat, a teraz widzę, jak bardzo jest to duże wydarzenie, jak bardzo przyzwyczaiłam się do tego, że jest to ze mną na co dzień, a teraz doceniłam to jeszcze bardziej. Wiedeń jest przepiękny, spędziłam cudowny czas, a wyjechałam dlatego, że tam spotkałam się z moją przyjaciółką z innego kraju, z Estonii. Udało się, podróż naprawdę jest do zrobienia, było to bardzo przyjemne i komfortowe, także dla zainteresowanych naprawdę zobaczcie sobie tego vloga. I co? Na koniec tylko Wam przypomnę, że oczywiście odsyłam Was do moich e-booków. W niedzielę kończy się promocja, a promocja jest naprawdę duża, także zaglądajcie. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i czekam na Wasze inspiracje miesiąca, jak zawsze, w komentarzach i do zobaczenia w poniedziałek w podcaście i za tydzień w kolejnym filmie. Pa!